ja myślałem, że to jest żart! Slimy spadają z nieba! Dzień dobry, dzieciaki, mam dla was dobre wieści, bo to Slime Ranchera 2 zawitało dwóch starych znajomych z jedynki i są oni ściśle związani z pogodą. Właśnie pogoda też jest tutaj nowością i nie tylko w dwójce, ale również w jedynce tego nie było. Także musimy poczekać, aż będzie jakaś pogoda ciekawa i wtedy dopiero będziemy mogli znaleźć te slime. O kurde! Ale fajne! A to co to jest? A, może chodzi o... Czekaj, to jest wskaźnik pogody, nie? Bo pisali w changelogu, że dodali takie wskaźniki, tylko go właśnie nie widzę, więc może tam jest. Jest pyłek, deszcz, burza i śnieg. Także to chyba będzie śnieg. Ło, odkryłem śnieg! Okej, no sobie on pada i... tyle? Ale spoko, że tak na mapie to widać i nie muszę latać po wszystkich biomach, tylko że nigdzie nie ma żadnej innej pogody. To co ja mam robić, iść spać? Znowu musiałbym samemu karmić. Dajcie mi pszczoły! Nie chcę mi się wszystkich karmić samemu! Wow! Zostałem świadkiem cudu narodzin. Ty, w ogóle tu mam jakiś wykrzyknik. O Jezu, od wszystkich! Co, jakieś dziadowe prezenty? Beatrix, potrzebuję od ciebie pewnych danych. Robię eksperyment na temat tego, jak prezenty wpływają na ludzi. Także, no, masz prezent i powiedz, co czujesz. Proszę, nie konsumuj gifta. O! Super, dzięki. Mogłem się go spodziewać. I się spodziewałem. Hej, mam gifta! No nie podoba mi się. Zbytnio, sorry. Siema, mam gifta! Okej, wiesz, też mi się nie podoba. Dostałem znowu syf. Dzięki, chłopaki. Będzie się ładnie prezentować w moim śmietniku. Dalej nic? Dalej nic. O Jezu, idziemy spać. 6 godzin. Może to styknie? Najwidoczniej nie. Kolejne 6 godzin, znowu nic. To może tego nie widać? Przespałem 24 godziny i nic. I problem. Znowu trzeba ich karmić. Dajcie mi pszczoły! W ogóle petok sobie lepszym na full i teraz mam po 60 miejsca w każdym slocie. Ale tutaj cały czas jest pokazany ten śnieg. Ale fajne! Ej, zarąbiste! Tak, to chyba chodzi o to, że po prostu tam jest zawsze ta pogoda. Czy jednak muszę łazić po wszystkim? Już tu 20 minut siedzę i aktualnie to nie widziałem ani razu pogody żadnej. O, kule znalazłem! A to jakaś nowa i tu wcześniej nie było chyba. Golden Flutter Statue. Ja pamiętam, że ja wszystkie kule zbierałem. I potem pojawiły się nowe chyba. Hej, chłopaki, jest problem. Spędziłem w tej grze 40 minut, biegam po biomach, sypiam i jak na razie to znalazłem tylko śnieg na Powderfall Bluffs, co raczej nie jest zbytnią rzadkością. To chyba nie jest update, który można ograć w ciągu godziny. Ty, jeżeli ja będę spał przez jakieś 20 dni i oni wszyscy będą głodni, co się stanie? Czy oni mi to rozwalą? Niektóre mogłyby rozwalić. Bo nie ma żadnych takich, które byś teleportowały, ani nic takiego. Także chyba mógłbym ich zagłodzić? Sorry, Slime Rancher, zmusiliście mnie do tego. Jest! Jest! I to pogoda wyższego levela! Tutaj pogody mają po kilka poziomów. Deszcz! Zarąbiście! A czemu to jest tego aż tak dużo? Deszcz wzmocnione. Dobra, jeszcze może być burza w tym deszczu. I akurat ani w deszczu, ani w burze nic się nie dzieje. Jakby, jeżeli walnie cię piorun, to wtedy dostajesz chyba speed booster, coś takiego? Ogólnie ciekawie to wszystko wygląda. Tu powinny zaraz się robić jakieś kałuże, czy coś takiego. Przestał padać! Nie no, ty sobie jaja ze mnie robisz. Ta pogoda jest tak rzadko i tak krótko, ale to jest bez sensu. Jak my mamy się cieszyć nową pogodą, skoro ona się pojawia na chwilę? O, pyłek, pyłek, pyłek! Wzmocniony. Ale czy to wystarczy? Teraz powinna jakieś pnącza gdzieś się robić. Tangle slime powinien być. Tylko, czy to jest wystarczająca moc? Bo te slime się pokazują tylko przy najwyższym poziomie tej pogody. To może nie być wystarczający poziom mocy, chyba jeszcze musisz wyżej mieć. To wracamy do łóżka. O, co? 6 godzin spałem. Więc... nie powinno mi zniknąć tak o. O, burza! Walnij mnie. Ale dziwnie te slime się trzęsą, jak je pchasz. O, patrzcie. Widzicie kałuże. Ej, zarąbiste. Stoję na drzewie. Zeus, walnij mnie. O, to też jest burza. I mocniejszy deszcz. To będzie chyba ciekawsze niż tutaj, bo nic się nie dzieje. Nie wiem, mam wrażenie, że jakby tylko pogoda najwyższej mocy ma jakieś znaczenie. No nie wiem, są odgłosy burzy i nic się nie dzieje. O, jak dobrze jest mieć teleportery. Deszczyk pada, dzieci się cieszą. A żadnych kałuż ani nic? Kurde, już ten tary jest ciekawszy. Ej, właśnie! Deszcz zabija tary! Ty, ale to wszystko? Bo nawet jakby kałuż nie widać ani nic. Na trailerze leciała woda, wiecie, z rzeczy. Takie małe wodospady się tworzyły i w ogóle pioruny waliły w slime, elektryczność się robiła, bziu, 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 a tu nic. Absolutnie nic.
Ja nie mam czasu, żeby tutaj 3 godziny siedzieć. Chłopaki, muszę dzisiaj jeszcze kilka filmów zrobić. Jutro wyjeżdżam. Tu może już być coś ciekawego. A jak na razie tylko się błyska i grzmi. Co wy totem zrobiliście? Co jest? Slime ostonoga. Tylko że oni nie mają nóg. Chyba że... grafika na full. Oj, będą lagi. Albo nie, nie będą. Ale nic się nie zmieniło. O! Już wiem, czemu nie miałem na full. Jest burza na full. Siedzę tu 5 minut. Coś się zmieniło? Walnij kogoś piorunem. Mnie. Kogokolwiek innego. Cokolwiek. To jest najwyższy poziom. Lightning Strike. When nature means business. O! Czyli poziom trzeci to jest najwyższy poziom. I wtedy dzieje się syf. To muszę aż tyle czekać? To ta strzałka w górę to był pierwszy poziom? Widzieliście to? Chyba nie widzieliście. Ej, diament dostałem z tego. Tu się ładuje. I będzie boom. Dawaj boom. Ale nic mi to nie zrobiło. Walnij jeszcze gdzieś. Na trailerze były takie piorunki na ekranie. Chcę piorunki na ekranie. Ale muzyka się w ogóle zmienia, jak masz różną pogodę. No, o różnym stopniu. I to jest spoko rzecz. O, tu walnie, dawaj, we mnie, po prostu we mnie. I bzzz, dostałem. I teraz nie marnuję sprinta. A, i tyle, czyli dostaję tego boosta energii po prostu. Okej, okay, i to jest najmocniejsza burza. Czekaj, deszczu nie ma już. Pisało, że burza nie może sama egzystować bez deszczu. Czyli zaraz zniknie. Ale skąd ich jedzenie zdobyć? To jest jeszcze pytanie, bo oni mają swoje specjalne jedzenie, nie? Może też podczas ich specjalnej pogody będą się pokazywać? Nie wiem. Ale będę musiał sam tutaj dużo poogarniać i potem zrobić poradniki do tego. Ty! Będzie wiatr. Wind! Hold on to your plorts. Tylko to jest najsłabszy poziom. Mam nadzieję, że w którymś z tych dwóch biomów on się zaraz wzmocni. I co, coś kogoś pcha? Nie wiem, jak ja skaczę, to nigdzie mnie nie pcha. W którą stronę w ogóle jest ten wiatr? Nic się nie dzieje? A, no chyba, że to. A myślałem, że to na nas będzie jakoś wpływać. Czyli znowu, jakby tylko najwyższy poziom ma jakieś znaczenie, a reszta to jest ozdobna. Niby okej, okay, niby fajnie, ale wolałbym, żeby jednak coś się działo. Przestało wiać. Jedyna nadzieja nasza tutaj. Czyli rzeczywiście, jakby ta strzałka w górę oznacza, że to jest po prostu poziom pierwszy. A to, że tutaj nie ma strzałki, to znaczy, że tam jest zawsze śnieg. Kurde, jak tak teraz patrzę. Pluski na wodzie, nawet od deszczu, od slimów, od wszystkiego. No taki plusk pionowy. Kurde. Ta gra ma lepszą fizykę wody niż Cyberpunk na premierę. Tak, wzmocni się jeszcze, jeszcze, dawajcie wszystko naraz, 3. Cyklon! Dizzy as derwisz. Dobra, gdzie są te cyklony? Pokażcie mi jakiś cyklon. I derwisz musi na nim być chyba, nie? O kurde, skąd was się tyle mnożył? Yo! Porwało go! Dawaj mnie, porwij mnie. Do góry. Ale fajne. Czekaj, jeszcze z jetpackiem. Do góry! Jestem na szczycie cyklonu, jestem! Uff. Ale zarąbista, ale już mi się skończył jetpack. Mnie to słabo podbija. Ej, weź mnie do góry. Ej, uciek. A gdzie jest derwisz? Jest kura, To jest ulubiona kura tego ziomka, tego Tangle. Czy one po prostu są rzadkie i tyle? Dobra, ale ten derwisz chyba też jest rzadki, bo to jest już piąty chyba cyklon i nic. Nie, ale śmieszne jak tym slime'em rzuca. Tylko ze mną nic nie robi, no. Panie, jeszcze znika po chwili. Ty, ale jak jest wiatr i jest deszcz, to ten deszcz jest pod ukos, pod kątem. No, to się postarali tu przy tym. Ty, jak latam, to już mnie spycha. Wow. Nie gadaj, koniec? Latałem po całej mapie. W sensie po całym tym biomie nie znalazłem ani jednego derwisza. Kurde, no jakby... Nie no. Pogniewamy się. A co na przykład, jeżeli ktoś nie wie, że taki slime jest w takich warunkach? Mógłby przejść całą grę, nigdy tego slime'a w ogóle nie spotkać. A to nawet nie jest jakiś super mega świetny slime, tylko no taki... Slime. Co? Jaka jest pogoda? Slimefall! Ty, to ja myślałem, że to jest żart! Slime spadają z nieba! What? Ty, bez kitu! Widziałem to na trailerze, ale myślałem, że to jest żart. I w części logach też było. Ej, zarąbiste.
Nie no, jak to jest Slime Rancher, to musieli to zrobić. Musieli to zrobić. One wszystkie spadają twarzą do dołu. Ale śmieszne. Nie! O Jezu. Umarłbym. Czyli jednak jest tyle tego? O, i brakuje mi tylko polen mocniejszy. Ej, czekaj, to deszczu nie ma na trzecim levelu? Nie ma żadnego super mocnego? To gdzie są moje małe wodospady, moje wielkie kałuże i w ogóle wszystko? To było ryzykowne. Mam drugi poziom i to, jeżeli to jest maksymalne, a ja tu nic nie widzę, tylko w tym śnieżnym biomie było to widać, jakkolwiek były kałuże fajne, a tu nic. No sorry, że ja tyle narzekam, ale ja walę. Siedzę tu już prawie 1,5 godziny. Nie znalazłem ani jednego ciekawego slajma. Dobra, mordeczko, ty weź mi... Czekaj. Ten, tu i tu. Rób tadziaki. No i co? I daj mi prezenty. Syf. Dzięki. Tu jest wiatr. Dobra, to idziemy tam. Tylko żeby był zaraz mocniejszy. Wiatr ustaje. Nawet nie doszedł do ostatniego poziomu. Zbejtowali mnie. O, kałuża. Jedna z niewielu. Czekaj, tu też jest deszcz. Czasami też pierwszego poziomu widać bardziej niż drugiego. Witam 5 minut później, udało mi się, 5 czy 10, udało mi się wywołać znowu wiatr poziomu trzeciego. Te cyklony mi się nie pojawiają. Żadne, nigdzie. On jest trzeci poziom, więc halo. Ruszcie się, halo, no. No. I o to chodziło. Aha, ty, może pójdę tam, gdzie jest największa otwarta przestrzeń, czyli... Kurde. Poważnie, chłopaki. Jezu, to nie ma sensu. Siedzę tu ponad 1,5 godziny, nie widziałem ani jednego specjalnego slajma. A pyłek pojawił mi się raz, na pierwszym poziomie. Dobrze, moje slajmy nie mogą umrzeć z głodu, bo już by wszystkie powymierały. Jest! I znowu nic nie będzie, ale okej. Ale ty, nie, ja dopiero co tu przyszedłem. O mój Boże. I to wszystko zdążyło się zrobić, kiedy ja szukałem pogody. Okej, okay, to ta muzyka oznacza, że jest. No jest, ale gdzie? Gdzie? Nie widzę żadnych tornad. Nic. Gdzie? No powiedzcie mi. Jak na najwyższy poziom wiatru, to chyba trochę słabo. Tu nic się nie dzieje. Co ja mam, nie wiem, stać na ziemi? Może to tylko obok mnie się robi, czy coś. Nie, staję w miejscu, też nic się nie dzieje. Ja walę, o co chodzi? Jak na razie to zmieniła się tylko muzyka i w sumie to nic. Jezu! Dewisz! Chodź tu, gdzie ty? Chodź. Jest! Jezu, on... Nie wiem, on chyba po prostu wyskoczył. Spod tornada, tak mi się wydaje. What? O kurde. Drugi. Wyskoczy jakiś slajmik? Czy nie? Jest! Ty, wyskoczył! Chodź tu, zanim coś zjesz. On wyskoczył tak, o, po prostu z tego. Spod tornada. Okej, ale ja wcześniej znalazłem 10... Co? Znalazłem 10 tornad około. Nie znalazłem ani jednego derwisza, nic nie wyskoczyło. Teraz z jednego wyskoczyły 3. Nie, z dwóch wyskoczyły 3. Ale to jest RNG, ja walę. Ale trzeba mieć szczęście. Ale te drzewa się wyginają, co? A! What? Okej. To nie powinno tak działać. Nawet śnieg się wygiął. I co, i teraz znowu tornad nie ma. Ja tych derwiszy chyba na razie nie chcę wypuszczać, bo obawiam się, że one mogą uciec. Jak ja nie będę ich karmił. A bądźmy szczerzy, nie mam czasu karmić slajmów. Widziałem pyłek tylko raz, a muszę znaleźć pyłek na najwyższym poziomie i jeszcze znaleźć podczas niego slajma. Zajęło mi to prawie 2 godziny, żeby znaleźć chociaż jednego tego ziomka. To były 2 godziny spania, biegania po biomach, czekania, aż wiatr się zrobi na wyższy level. Ja walę. Deszcz na najwyższym levelu? Okej. Okay. Czyli ty masz na trzecim levelu deszcz, tylko nie masz jakby innego etapu specjalnego, żadnego. Aha, minęło 10 sekund. Czuję się oszukany. Znowu. Ta gra mnie po prostu robi na lewo i prawo. Ej, bez kitu, to jest moje szczęście, czy tego pyłku nigdy nie ma? Zacząłem na chyba 24 dniu ten odcinek, jest 71. Czajcie? Całą grę, te wszystkie update'y, które były, wszystko, razem z poradnikami, zrobiłem w 50 kilka dni. Teraz przeleciałem przez 20.
żeby szukać pogody. No, sami widzicie, gdzie jest pyłek. Widziałem jeden. Przez całe 20 dni. Jest, Jezu Chryste. W końcu. Tylko weź się wzmocnij na trzeci level, co ja cię plus. Ty, ale ładnie to wygląda. Drugi poziom jest? Zarąbiliście. No powiem wam, że co jak co, ale ładnie to wygląda. Tylko że jeszcze, żeby cokolwiek to zmieniało. Nie. Chłop mnie kurde widzi na drzewie. Już drugi raz we mnie skoczył. Hehe. Ty, oni chyba... Chyba im się to życie nie podoba. To jest cały czas drugi level. Czekam, czekam, czekam. Zdążyłem oblecieć całą wyspę, aż mi się znudziło bieganie i siedzę na drzewie. Co? Jest? Inna muzyka. Jest trzeci level? Jest! Dawaj, dawaj, pnącza. Vine tango. Getting to the root of the pollen. To the root, ha? O, widzicie? Rośnie, rośnie. Dobra, teraz tylko znaleźć tangle jakieś. Bo co mi to zmienia, że są te dziady? Coś to robi? Ha. Chyba nie. U jest! Ale tangle jest łatwy. On po prostu z tego wyskoczy. I to ciągle tu będzie siedzieć, tak? Ja po prostu muszę się na to patrzeć. I to wyskoczy kiedyś. O, ty! Zmutował się. To tangle był. A skąd on się wziął? On wziął się skądś inąd, z innego pnącza, z tego chyba. Ty, chodź to, chodź to, chodź to, chodź to. Dobra. Może warto się ich pozbyć? Żeby przypadkiem mi tu, nie wiem, nie zrobili larczo? Mam 5 łącznie, czy to mi styknie? Ja chyba wsadzam po 5 slajmów do takiej klatki, albo 4 nawet? Nie no, tangle jest znacznie łatwiejszy. W sensie ogólnie, jak już znajdziesz tą pogodę, bo ja naprawdę 20 dni i to jest pierwszy raz, kiedy mam pyłek na trzecim poziomie. Jeszcze musiałem tu 10 minut siedzieć, żeby w ogóle z pierwszego levela wziął się trzeci. Nie, jak mogłeś? Kolejny. Jeszcze jeden. Ale no co dźwięki, jak tutaj coś tak porasta. A, to się cofa już, dobra. Pyłek się skończył. Spoko, luz, może się kończyć, już tu wszystko zdobyłem. Ty, ja mam pomysł, bo tu mam te kury, co nie? Ty, zwiększyli jakoś limity tych kur? Ja na pewno mam tu upgrade'y, ale oni zwiększyli limity? Chyba wcześniej nie można było aż 50 znaleźć. Czy wy macie coś ciekawego dla mnie? Tak, something big, dzięki. Syf, syf, dzięki. Ile ja tutaj wrzucam? Po 4. Aha, dobra. I teraz sytuacja wygląda tak, że ja tutaj mam kury i to są kury... Nie, myślałem, że to są losowe, a to są kury specjalnie dla nich. Dobra, nieważne. Rozegramy to trochę inaczej. Tutaj mamy koral. Tutaj wtedy będzie kub. Tak. I tutaj będzie kolejny koral. Na wypadek, gdyby te mi uciekły i coś się z nimi stało, chcę mieć po jednym ze slajmów, tych dwóch, tutaj. Nie chcę ich szukać jeszcze raz. Tu ulepszamy wszystko. Chociaż solar shield nie był potrzebny. Ale czarno jest, jak tu wchodzę. Nie, nie chcę tego. Weź mi to usuń. Tak jestem bogaty. Będę sobie marnował hajs, jak tylko zechcę. Wezmę walne 3, tu jednego i może jednak tutaj wsadzę resztę, o. Tak to musiałbym ich wywalić, po prostu. Dawaj, bierz, jedz. Jedz, jedz, śmiało, śmiało. Amciam, ciam, ciam. Teraz wezmę tego plorta. A, dobra, on sam sobie zje. Wygląda... dziwnie. Ale niech będzie, masz, jedz. Ten jak jest głodny, to on chyba bierze taką jakby mackę, taką... No nie, to nie jest macka, tylko to jest pnącze, tak z ziemi bierze. I może sobie na odległość wziąć jedzenie, więc ja nie wiem, czy oni stąd będą mogli to wziąć. Mam nadzieję, że nie. Bo to mógłby być mały problem. Weź tutaj kilka ich. Tutaj dwóch. I weź... No, weź wszystkie upgrade'y, oczywiście. No i pyk, i elegancko, i... No mamy. Mamy derwisz o tangle. Zarąbiliście. Dobra, także tak, ogólnie jeśli chodzi o update, to... No, spodziewałem się czegoś więcej, w sensie jakby, że ta pogoda będzie więcej zmieniać, że actually będą to takie ładne, wiecie, deszcze i tak dalej. Deszcz jak na razie był słaby. Jedyne, co jest ciekawe w tej pogodzie, to poziomy trzecie, najwyższe poziomy. A poziom pierwszy i drugi to jest takie w sumie praktycznie nic. Myślałem, że raczej każdy poziom będzie jakiś ciekawy w jakimś stopniu. Już nie wiem, kałuż nawet za bardzo nie widać przy deszczu. Przy burzy są dźwięki. Jest teraz cały czas burza poziomu drugiego. Zauważyliście to w ogóle? Bo chyba nie. Zakładam, że większość nie zauważyła.
Ja bym zrobił, żeby pierwszy i drugi poziom były jakieś ciekawsze, jakieś mocniejsze, by było widać kałuże, żeby jakieś pioruny czasami jednak waliły. Może takie ozdobne pioruny, nie wiem, gdzieś bardziej dalej. Tutaj jak na razie to tylko tak się błyska trochę. Czasami coś tam walnie chyba gdzieś bardzo w tle, ale nie. Pierwszy i drugi poziom powinny być znacznie bardziej znaczące. Podczas tornad powinno się pokazywać więcej tych derwiszy, bo no się dosyć długo latać za tymi derwiszami, żeby cokolwiek znaleźć. Pyłek powinien pokazywać się częściej. Ja tu przesiedziałem 20 dni. Mógłbyś przejść całą grę i nie znaleźć ani jednego derwisza i ani jednego Tango Slime'a. Ale zakładam, że już tak to zostawiał, że już tego nie zmienią, bo tak samo Jolki też jest strasznie rzadki. Ja tutaj latałem, no 2 godziny ponad spędziłem tutaj, biegając. I nie znalazłem ani jednego Jolki. Ich też szukałem przy okazji. No i nie znalazłem, no. Także Imo powinni to zbalansować, ale znając ich, nie zbalansują tego. Muszę zrobić jakiś taki odcinek w stylu 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed zagraniem w Slime Rancher. Typu, że no jak jest pyłek albo wiatr poziomu trzeciego, to idź tam i szukaj slime'ów. Bo jeżeli tego nie wiesz, no to jest bardzo mała szansa, że znajdziesz tego slime'a. Tak właściwie nie ma szansy. Ale polecałbym je znaleźć, bo wydaje mi się, że jak będzie kolejny update gdzieś w następnym roku, gdzieś na początku, to wtedy będzie update gadżetów. I wydaje mi się, że niektóre gadżety mogą właśnie wymagać tych nowych plortów. Ty, jeden uciekł! Ty, bo mi się zaraz stary zrobią. Jak on gdzieś uciekł. Chyba, że do wody wleciał już. Jest tu. Czekaj, nie, to jest... Kolejny uciekł! Weź, chłopie! Macie, jedzcie. To wybaczcie, ale gra mnie zmusiła do tego. Czekaj, ja mam ogniste. One już nie żyją. Nie. One nie znikają jak w tym co. Wydawało mi się, że one znikną jak będą głodne zbyt długo, a jednak nie. Także tak, widzimy się przy następnym update'cie. Do zobaczenia i siema.